Witam ludziska z dalekiej bliska, kapitan Rafał tutaj. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy coś głupiego. A mianowicie, weźmiemy sobie Tingdiaga, wykasujemy wszystkie klucze, mam ich z 5 zakodowanych na nim, w moim Jeepie, i spróbujemy zaprogramować klucze na nowo. Na razie weźmiemy sobie 2, a resztę to po prostu zostawię na te inne moje badziewia, co tam mam, żeby poprogramować i pokazać wam, jak to wszystko działa, no nie? Tak więc, no, zobaczymy, jak to działa. ThinkTech, jeżeli to słyszycie, tak więc szykujcie urządzenie nowe dla mnie, jeżeli ten wasz ThinkDiag nie zadziała. No ale zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście, tak jak zwykle, tutaj podkładam teraz głos, bo już jedno wideo zrobiłem w angielskim, tym to jeżeli chcecie tam usłyszeć te dźwięki i tak dalej z samochodu, to możecie sobie obejrzeć angielską wersję, no nie? Nie będę już drugi raz robił tego samego. Tak więc dobra, przechodzimy do sedna sprawy. Mamy ThinkDiaga już sadzonego. Sprawdzam sobie klucz, proszę bardzo, gaśnie. Oczywiście. IMO, drugi klucz, kontrolka IMO gaśnie, czy zaprogramowany. Trzeci klucz, IMO gaśnie, tu też jest zaprogramowany i chyba zaraz będzie czwarty klucz. Tak jest, czwarty klucz. IMO gaśnie, czyli był zaprogramowany, no nie? Teraz podłączymy sobie WCI do tego, do BDK i przejdziemy zaraz do aplikacji i będziemy zaraz cuda czynić. Pierw skasujemy sobie wszystkie klucze. Pokażę wam, jak to się kasuje. I oczywiście do tego nam będzie potrzebny PIN. Mamy aplikację, wchodzimy w maintenance'y. Sobie otworzymy, tak, wyjdziemy reset IMO, otwieramy reset IMO, łączy nam się z naszym WCI, poczekamy, aż się połączy. Jezu, jak to długo schodzi. Dobra, wszystko wiadomo, tutaj informacje i tak dalej, ryzyko i te inne gady. Wchodzimy w grant szeroki. Znaczy, dobrze mówię? Dodge Chrysler. Immobilizer Programming, Key Programming. Wejdziemy przez samochód, Jeep. Europa, Grand Cherokee, mamy europejską wersję 2005-2007. Immobilizer. Typ 1. Są dwa typy, fobik i ten, ale spróbujemy pierw jeden. No. Kasujemy klucze, widać 5 kluczy. Sprawdzamy pierw, ile mamy kluczy. 5. OK. Wciskamy. Czyścimy klucze Clear Keys, wpisujemy nasz PIN kod. Wciskamy OK, zatwierdzamy, że to jest ten PIN kod. Łączy się. Czyszczenie successful, czyli wyczyściło nam klucze. Mamy kluczy 0. Dobra, wchodzimy w kodowanie kluczy, dodawanie kluczy, PIN kod dajemy, tak, OK, potwierdzamy PIN kod, kluczy 0, OK, and match is failed, czyli nie dodało nam klucza i co, jesteśmy w kaczej dupie. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Dobrze, jest czyn desperacji.
Tak jest. Jeszcze raz. I zaś do parku. Kluczy zero. Okej. Okay. Zaczyna się robić ciepło. Fejlet. Okej. Okay. Jak pojedziemy do domu spać? Nie pojedziemy. Słuchajcie, ja wam to pokazuję właśnie, żeby nie ufać takim rzeczom. Próbujemy następny raz. To już jest czyn desperacyjny. Niestety, tak jak widać, już nas to informuje, żeby wstawić feedbacka, bo któryś raz z kolei się nie udało. I jest do parku. Czyli kiszka. Wychodzimy z tego wszystkiego. Próbujemy jeszcze raz. Nic. To już jest naprawdę desperacja w tym momencie. Zero. Okej. No, ale my się nie poddajemy. Będziemy próbować dalej. No i oczywiście failed, no nie? Czyli się nie udało. Tak jak mówię. Tu już wyłączyłem pierwszą tą wersję, ale ja się nie poddaję. Idziemy jeszcze raz. Spróbujemy, by tak widać, tam były i Ameryka taka, i Ameryka taka. Popróbujemy trochę opcji. I spróbujemy też drugą część na Europie, ten typ drugi. Tak więc idziemy dalej. Wchodzimy w maintenance. Nie poddajemy się. Ja już oczywiście zaprogramowałem trzy klucze innym urządzeniem. Wchodzimy w reset IMO, tak więc ja już sobie uratowałem się troszeczkę. Mam tych urządzeń trochę, tak więc wiecie, no. Dlatego wam tu pokazuję. Nie jesteście pewni, nie zaczynajcie. Po prostu możecie się ugotować. No dobra, wszystko zatwierdzamy, wchodzimy, czytamy, ryzyko i tak dalej. Grand Cherokee, Chrysler. Dodge Jeep, ok. Immobilizer, programowanie klucza. A samochód Jeep. No i teraz weźmiemy Ameryka Północną, nie? Jedziemy sobie w Amerykę Północną. Spróbujemy Amerykę Północną. No w tym są te dwa rodzaje, no nie? Jest no, ten z kluczem i jest ten z fobikiem, no nie? Tak więc my próbujemy typ 1, Immobilizer typ 1. Jeszcze raz dodaj klucze. Tak jak widać są trzy. Bo już tam dodałem trzy klucze. Innym urządzeniem. Też apkarem. Jest filmik, też będzie zaraz z apkara. I oczywiście ta sama historia, no nie? Tak jak widać. Dalej są klucze trzy. I... A Tingdiak zaś nas zawiódł. Tak więc jakbym nie miał innych urządzeń, bo mam też Witecha i tak dalej, to naprawdę bym umoczył w tym momencie, no nie? Tak jak widać, próbujemy jeszcze raz. Włącza nam się na displeju tam funkcja programowania, ale to nic nie daje. Aktywuje nam się programowanie. Wychodzimy stąd. Próbujemy następny chyba, poczekajcie. Zobaczymy. Tak, spróbujemy South America. To już jest czyn desperacyjny. Niestety. Znaczy desperacyjny. No ja mam tam klucze zaprogramowane, tak więc nie ma problemu. No nie? Przy sobie stawiłem. Immobilizer, to sama sprawa. Typ jedynka. Mam rozumieć 2005, 2007 Grand Cherokee. Co ja tutaj się mieszam? Dobra. Aha, teraz spróbujemy drugą wersję. Czyli typ dwójkę, skoro jedynka nie idzie. Spróbujemy dwójkę. I zaś ta sama bajka, pin kodu. To wszystko.
Czekam na wzrutę, tak? Potwierdzamy, to jest ten PIN kod, oczywiście. Naciskamy OK. I czekamy na rezultat. No i tak jak było, oczywiście nie obsługuję tego. Wystawimy feedbacka od razu. Jak coś Wam też nie wychodzi i tak dalej, to wystawiajcie feedbacka, żeby oni to korygowali przy następnym tym update'cie. Więc wystawimy tutaj feedbacka od razu. Żeby nie cudować, żeby specjalnie feedbacka wystawić, to od razu to wystawimy. Niech to mają, niech wiedzą. Niestety jest to nowe urządzenie. Może być tam coś, bo powiem Wam szczerze, że na dyspleju mi się włączała aktywacja programowania, czyli jakąś tam funkcję programowania mi włączało. Czego na przykład nie włącza mi się przy innych urządzeniach, no nie? A tutaj włączało jakąś funkcję programowania. Tak więc podejrzewam, że wchodziło w co innego. Coś gdzieś indziej tam wchodziło. Coś próbowało mi zaprogramować, ale nie tam, gdzie trzeba. Tak więc z jakimś dostępem może być jakiś błąd, nie? Tak więc... Dobra. Submit. Aha, maila trzeba zapodać. Podamy maila, kapterafe@gmail.com. No, to też jest to takie, że trzeba sprawdzać tam te właśnie klawiatura nachodzi. Muszę poprawiać, bo nie mogę przesunąć już dalej wyżej. Tak więc takie też takie, powiem szczerze, nieudogodnienie w tym momencie. No ale dobra, jest. Idziemy dalej. Oczywiście zaraz spróbujemy następne. Dobra, feedback wysłany. Wychodzimy stąd. Cofamy się. Cofamy dalej. Tak. I Europa. Wchodzimy Europa 2005 i Immobilizer typ 2. Nie, typ 1 jeszcze. Typ 1. Próbujemy jeszcze raz. Teraz typ 2. Dobrze. Wchodzimy w typ 2. Skoro żeśmy na początku próbowali jedynkę, to spróbujemy tutaj Europa typ 2. No nie, żeby nie było, że nie przetestowałem wszystkiego. PIN kod. Oczywiście. Idziemy dalej. OK, wszystko. OK. No i zaś jest to samo, zaś wystawienie feedbacka, no nie wystawiłem, że też próbowałem europejską wersję. Tak więc jak widać, europejska wersja jest próbowana, są dwa typy. I niestety dwa typy zawiodły, no nie? Wchodzimy w następny. Następna Ameryka. Typ 2. Próbujemy typ 2 z drugiej Ameryki. No i niestety będzie to samo. Więc popróbowałem dwie Ameryki i dwa typy kluczy. Typ 1 i typ 2. I niestety, tak jak widać, jest to samo wszystko, no nie? Tak więc, żeby nie było, 6 różnych wersji spróbowałem. Tak więc naprawdę coś jest nie tak. I za każdym razem mi się włączała to na wyświetlaczu mi się programming active, no nie? Tak więc włączałem jakąś funkcję programowania, czego na przykład inne urządzenia mi tego nie wyświetlają, że programming active, tylko programowanie klucze, no nie? Tak więc coś mi próbowało programować, ale się nie mogło dostać. Niestety. Czyli po prostu porażka, no. I teraz w tym momencie, jeżeli ktoś by, no my tu wystawiamy teraz feedback, ale w tym momencie Wam powiem, jakby ktoś rzeczywiście tylko miał to urządzenie i chciał sobie klucz dodać, wyczyścił te klucze i zaprogramować na nowo, załóżmy, to by został w kaczej dupie, no nie? Pupie, no mówmy po ludzku. Jesteśmy dorośli. No niestety, no ale tak to bywa. Dlatego mówię, z takimi rzeczami nie ryzykujcie. Ja sobie mogę na to pozwolić, mam tutaj inne urządzenia i Vitecha mam i do Jeepa i takie, wiecie, i ten, ale na przykład się podparłem teraz tym X-Horsem, no nie? X-Horse bezproblemowo parę sekund i poszło. Jak ta malina 1-2 klucze zaprogramowałem,
Potem zrobiłem drugi program klucza dodatkowego, trzeciego klucza zrobiłem apkarem, no nie, tak więc filmik też z apkara będzie. I ten, no tak jak widzisz, no trochę zawiódł mnie ThinkDiag, tak jak mówię, ale to jest tanie urządzenie, jest dopracowywane i tak dalej. Coś może, coś tam nie tak jest, może jakbym spróbował azjatycką wersję by poszło, no nie wiem, no nie mam żadnego pojęcia. Nie będę próbował dalej, bo to już nie ma sensu. No, tak jak widać już tutaj mówię, teraz wam pokażę właśnie urządzonko, które mnie uratowało moje dupsko. I ThinkTech, tak jak mówiłem, jak mnie słyszycie, powiedziałem, jak wasze urządzenie da dupy, wysyłacie mi prosa. I tyle. No. Tak jak mówię, wysyłacie mi prosa. Będzie coś nowego do testów. Słuchajcie, tak jak widać, tutaj mam tego X-Horsa. X-Horsik pomógł też w tym zrobić, no nie? Bezproblemowo. I będzie malina. No, tak więc, tak jak widać, tutaj wam pokażę, tutaj akurat pokażę wam, że są dwa klucze zaprogramowane. O, widać, dwa klucze zaprogramowane, czyli już sobie zrobiłem backupa, będę mógł jechać do domu pospać sobie. Trzeci dałem tym apkarem, ale to filmik sobie obejrzycie. I ten, no to jest ten Keytool Max. Fajne urządzonko. I takie tyle. Tak więc no summa summarum, no ThinkDiag dał trochę ciała, niestety. No ale ja sobie mogę na to pozwolić. To jest dla was, dla waszej informacji zrobione, żebyście wiedzieli, że jest takie ryzyko i możecie naprawdę zostać w kaczej dupie, no nie? Tak to wam powiem dzisiaj. Dobra, zmęczony już jestem. Tak więc lubcie, subskrybujcie, dzielcie się, no i tam oczywiście będzie ten, jak to się mówi, Patreon, żebyście mogli mnie tam. Ktoś chce mnie wesprzeć, to proszę bardzo, skorzystać z Patreona. Dodam też niemiłą informację, miałem zrobić test X-Toola, tab 2 i 3, porównanie, ale niestety zostałem, można powiedzieć, wykiwany na tych urządzeniach. Straciłem kasiorkę, nie ma urządzeń, no i tak to niestety bywa, no nie? W drodze, mam nadzieję, że w drodze jest, no niby dostałem też tracking, tam też dostałem trackingi, że o, tak jak mówię, o tutaj pokazuję, że Patreona macie, tak? Pamiętajcie, tam jest Patreon, jak chcecie wesprzeć. Słuchajcie, no kamerę termowizyjną zamówiłem też, żeby zrobić teścik, jak sobie można zrobić właśnie oględziny samochodu z tą kamerą, jak można znaleźć błąd i tak dalej, wiecie, tam jakieś w elektronice, łożyska i te inne gady można sobie zrobić. Tak więc to wszystko będzie dobrze, moim zdaniem, wyglądało, no nie? Zrobimy test, jak przyjdzie urządzenie. No, tak mówię, że czasami po prostu tak wychodzi, a nie inaczej. I ten, jeżeli nie jesteście pewni, po prostu nie próbujcie takich funkcji w domu, po prostu nie próbujcie. Oczywiście musicie mieć ten PIN kod, żeby programować w ten sposób, tym bardziej jak czyścicie klucze, ale no mówię, no jest opcja, że przy tych tańszych urządzeniach to może nie wypalić. I tutaj macie teraz ten dowód, no nie, że to po prostu no, nie wypaliło. No nie wypaliło i co byście zrobili? Musielibyście skorzystać z serwisu albo udzwonić do kogoś, kto by wam z odpowiednim urządzeniem przyszedł i to zaprogramował, no nie? Tak więc, no mówię. Ja zaryzykowałem i wam pokazałem. Próbowaliśmy różne opcje, nie dało rady. Wychodziło to samo, no nie? Tak to niestety jest, tak więc no mówię, trzymajcie się ciepło, bawcie się dobrze, lubcie, subskrybujcie, dzielcie mój kanał i dla tych, którzy chcą wesprzeć, tam mam Patreon oczywiście,
Postaram się nowe urządzenia kupować, ale no niestety no w chwili obecnej no troszeczkę mnie, no mówię, no załatwiono, ale no postaram się coś załatwić w ten sposób. Tak więc mówię, uważajcie z tymi funkcjami. Następny filmik, który będzie, no to będzie odnośnie AppCardiac FCA, programowanie kluczy. Tam wyjaśnię wszystko. Troszeczkę łopatologicznie, co i jak. Ze względu na to, że ktoś mnie poprosił o to, kto kompletnie się na tym nie zna. No i tak jak mówię, to jest właśnie robota na własne ryzyko, takie rzeczy, no nie? Jeżeli nie macie jakiegoś backupu, mówię, no to jest ryzyko. Niestety. Takie rzeczy bywają. Zła komunikacja, coś źle. Złe oprogramowanie, tak więc no mówię, tak to jest czasami. Tak jak powiedziałem na samym początku, ja zrobię coś głupiego i zrobiłem, no. Tylko ja z tego wyszedłem obronną ręką niestety i jakoś to poszło. Dobra, koniec zarządzania, ja jedę spać, wy się bawcie dobrze. Do następnego razu może zobaczyć coś głupiego, ale no nie. Na razie, cześć. I Patreon.